Siema, z tej strony Łezyw, jeszcze tak przed chwilą zapraszam was na mojego Instagrama Łezywyty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam was na mojego Instagrama, ponieważ jest tam nowe ogólnie zdjęcie, które jest naprawdę mega, mega fajne, no i zapraszam tam, ponieważ jeśli zostawicie mi followka oraz serduszko pod najnowszym zdjęciem, no to odpiszę wam na każdą wiadomość w ciągu tygodnia, także wydaje mi się, że mega, mega fajna opcja, no i rzadko kto tak robi, także wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę ciekawa opcja. Oprócz tego zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Zapraszam was do zostawienia łapki w górę, ponieważ 500 łapek w górę jest to kolejny odcinek na tym kanale. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Łezyw w sklepie w Fortnite. Byłoby mi naprawdę, naprawdę mega, mega miło, jeśli byście użyli tego kodu, także co, zapraszam. Oprócz tego zapraszam, tak jak powiedziałem, do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania. Każdy komentarz o treści wolne serduszkuje, także piszcie w komentarzu wolne, a ja wam przybieram serduszko. No a teraz zapraszam was już do filmu, który swoją drogą będzie naprawdę ciekawy, ponieważ o nowym leaku, mianowicie o leaku na temat eventu, o oficjalnej zapowiedzi eventu oraz o generalnie miejscówkach, które prawdopodobnie w sezonie 8 znikną. Także wydaje mi się, że ciekawy odcinek, także zapraszam do materiału. Dobra, a więc generalnie, no to na początku wygląda to tak, że Epic zostało przechytrzone przez leakerów. Ponieważ leakerzy byli w stanie dotrzeć do naprawdę, naprawdę ciekawych informacji, które ujawniły przy okazji trailer, no właściwie to zwiastun, taki teaser bardziej, oraz konkretną datę wydarzenia w Fortnite, które ma się pojawić oczywiście w tym sezonie, czyli oczywiście eventu tego sezonowego. No i generalnie rzeczywiście wszystko się potwierdza, no i nazwa po angielsku to jest Skyfire. No i generalnie, no to naprawdę jest to dosyć ciekawa opcja. No i skąd cały leak jest? Epic po prostu przypadkowo za wcześnie opublikowało zapowiedź, po prostu. No i nikt z tego nie wyłapał oprócz leakerów, którzy mega szybko po prostu to wszystko pobrali, pozapisywali, no i nagle mieli to wszystko na swoich komputerach. No i pierwszy zwiastun ogólnie wyglądał tak. Prawdopodobnie jest to również jakiś ekran wczytywania. Ja prawdopodobnie uważam, że to będzie ekran wczytywania do na przykład trybu. No i zwiastun pokazuje nam, o co chodzi w całym planie, ponieważ statek matka prawdopodobnie ulegnie zniszczeniu. No i to jest jakby na 99% potwierdzone. No i oprócz całej grafiki pojawiła się również konkretna data całego eventu, który będzie w sumie epicki. Jest to 12 września, czyli niedziela dla nas, i jest to o godzinie 10 bądź 22, jak to woli mówić, czasu polskiego. Także dobra, generalnie, no to naprawdę jest to fajna data, ponieważ jest to niedziela. Jednak lepsza dla, na przykład dla mnie byłaby to, no, sobota, ponieważ wtedy jeszcze z niedzieli jakby nie trzeba wcześniej wstawać do szkoły. No, ale generalnie, no to i tak niedziela jest naprawdę mega, mega spoko datą. No i dajcie znać, czy będziecie na evencie, ja na pewno będę. Oczywiście Epic ma jakiś plan na całą tą inwazję i cały ten event. No i generalnie, no to po prostu musimy się przygotować na event, który będzie w Fortnite, i to w zasadzie tyle. Jest to cała zapowiedź i naprawdę jest to ciekawy po prostu news, ponieważ no rzadko takie rzeczy wyciekają, a tutaj jednak to się stało. Także naprawdę wydaje mi się, że mega, mega fajna opcja, a teraz przejdźmy do kolejnego newsa. Dobra, więc generalnie, tak jak mówiłem o tym leaku, którym w sumie się pojawił naprawdę no niedawno, no to parę godzin później, w sumie jest to kontynuacja newsa, pojawiły się informacje, które są już potwierdzone, ponieważ generalnie Epic poinformowało nas o całym evencie, no już przed jego startem, no bo jak wiecie, no to wyciekło to, tak jak powiedziałem w poprzednim newsie, w sumie no to one się mega łączą. No i generalnie to jest to, co Epic udostępniło nam. Operacja Niebiański Ogień, wydarzenie kończące sezon 7 w rozdziale drugim Fortnite, odbędzie się 12 września o godzinie 22 czasu polskiego. Dołączcie do grupy uderzeniowej i zakradnijcie się na pokład statku matki, by dostarczyć kosmicznym najeźdźcom ostatnią wiadomość od UR. Oczywiście wszystko będzie jakby w specjalnie przygotowanym trybie, jest to rzecz, która jest co event, no i zawsze tak to się dzieje, że mamy specjalny tryb, no i prawdopodobnie będzie on dostępny pół godziny przed eventem, tak jak to zawsze również bywało. Może być oczywiście wcześniej, jednak tak prawdopodobnie będzie. No i generalnie, no to o evencie na razie wiemy tyle, co mamy w oficjalnym logu, czyli jest to takie coś. Kiedy statek matka namierzył tajną bazę UR w kukurydzianym kompleksie, Sloan opracowała plan ostatecznego zakończenia inwazji. Odpowiedzieliście na jej wezwanie i pracowaliście jako agent.
konspirator dla UR, a teraz nadszedł czas na zinfiltrowanie ostatniej rzeczywistości i powstrzymanie okupacji obcych. Więc generalnie jest to cały opis wydarzenia przez Epika. No i według Epika będziecie mogli dołączyć do wydarzenia z całym lobby 16 znajomych aż, także to jest naprawdę, naprawdę ciekawe. No i nie będziecie niestety mogli obejrzeć powtórki całego eventu, więc to jest niestety minus. Ale można go na przykład nagrać, no i obejrzeć na YouTubie, no ale no, tak w grze, żeby sprawdzić, no to niestety nie będzie tego można wykonać. Jednak wydaje mi się, że naprawdę jest to ciekawy news, a teraz przejdźmy do kolejnego newsa. Dobra, więc generalnie no to ostatnio Epic zaczęło coraz częściej testować mapę, która by wyglądała bez dwóch miejscówek, które w sumie już miały być usunięte od dawna. No i jedna z nich prawdopodobnie zostanie zniszczona przez statek matka, albo dwie zostaną w ten sposób po prostu zniszczone podczas samego eventu. No i generalnie Epic testuje właśnie obecnie wyspę, która będzie bez tych lokalizacji. No i naprawdę jest to dosyć ciekawa opcja, ponieważ jakich lokalizacji w sumie nie będzie? Nie będzie dwóch konkretnych lokalizacji, a mianowicie gasnących gajów, które w sumie miały zniknąć z Fortnite'a od no mega dawna, w sensie no leakerzy to nam już wspominali o tym parę miesięcy wcześniej chyba, z tego co pamiętam, także naprawdę no ta miejscówka już akurat to chyba każdy się spodziewał, że zniknie z Fortnite'a prędzej czy później, tak samo jak to było z Tilted. No ale dobra, generalnie oprócz tego mamy jeszcze mieć zabraną paskudną przystań, co już nie jest taką fajną informacją. W sumie zabieranie jakiejkolwiek miejscówki nie jest fajną informacją, chyba że zostanie zastąpiona czymś innym, lepszym. No ale generalnie no to paskudną przystań, na przykład ja mega lubiłem tą miejscówkę i naprawdę uwielbiałem tam latać, naprawdę było to fajne zadanie ogólnie. A właściwie no to lądowanie, fajne było to do wyzwań, naprawdę fajnie się tam robiło wszystkie wyzwania, challenge i inne tego typu rzeczy, także będę tęsknił za tą miejscówką, ponieważ no jest to miejscówka, na której troszeczkę czasu pograłem, no i naprawdę przypadła mi do gustu, no ale niestety jak widać chyba większości osób nie przypadła, ponieważ zostanie ona zniszczona, no i prawdopodobnie nie będzie jej ogólnie na mapie. Tak na 99% się wydarzy, jest to praktycznie pewne, ponieważ Epic testuje mapę bez właśnie tych dwóch miejscówek, oprócz tego już wcześniej w leakach miały być one usunięte, także prawdopodobnie niestety tych miejscówek nie będzie. No ale dobra, dajcie znać co tym wszystkim sądzicie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, wpadnijcie na mojego Instagrama Łodziwyty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam na Instagrama Łodziwyty, ponieważ tam generalnie jest nowe zdjęcie, no i jeśli dacie mi serduszko oraz follow kanał, to ja wam odpiszę do końca tygodnia, także naprawdę wydaje mi się, że mega opcja. Oprócz tego zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, do zostawienia łapki w górę, zapraszam do napisania w komentarzu wolne, a ja wam przybieram serduszko. No i co, ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!